świata. Dobry wieczór, panie strażniku. Przyszedłem odwiedzić Jokera. Dobrze, jest w celi numer 3. Dziękuję. Witaj, Jokerze. O, hej Ozzy, czego potrzebujesz? Chciałbyś pograć w Blackjacka? No oczywiście, Ozzy, siadaj. Dobrze, to zaczynajmy. A, czerwona. Wiesz, co ona oznacza, Jokerze? Co takiego, mój panie ptaku nielocie? Że jutro pospędę się z kotem Batmana. Co? O co chodzi, Joker? Serio myślisz, że mój kacek da się zabić takiemu karłowatemu pacanowi jak ty? Dotknij tylko mojego gacka, a przysięgam, że wyrwę ci te nielatające skrzydła! Oj, Ozzy, Ozzy, co ty, stary przyjacielu, nie znasz się na żartach? Życzę ci powodzenia, bo wiesz, Batman jest dosyć sporym wyzwaniem, ale wierzę, że ci się uda. Co za świrus? Dotknij tylko Batmana, ty skarłowaty, zasrany głąbie, to przysięgam, że na tych skrzydłach już nigdzie nie polecisz. Dzień wcześniej. Debon, mój ulubiony malarz. Aczkolwiek okradam pana, to musi pan przyznać, że jestem człowiekiem o wyrafinowanym guście. Jak chłopcy, macie już? Oczywiście, szefie, mamy. Dobrze, proszę pana, a więc pora się troszkę zdrzemnąć. Dobra, chłopcy, zwijamy się stąd. Musimy jeszcze okraść kilka banków i kilka sklepów. Tymi z broniami i tymi bez. Już wkrótce zostanę największym panem w Gotham. Cholera. Co tu się stało? Widzę, że doszło do niemałej kradzieży, co? Może spytamy tego pana, co się stało? Dobry pomysł, Batmanie. Proszę pana, proszę pana. Ach, moja głowa. Ach, wszystko dobrze? Tak, tak. To był pingwin. To pingwin mnie okradł. Pingwin? Cobblepot? Jest pan pewien, że to on? Bo pingwin niedawno wyszedł z więzienia. I trochę dziwne, jakby miał od razu zacząć wszystkich okradać. Nie, mówię prawdę, to pingwin! Może pan z jednej strony być w szoku, a z drugiej mieć rację. Za chwilę zobaczymy. Niech pan się nie martwi. Dobrze, Batmanie. Dziękuję wam. Batmanie, jakiś napad na bank w Gotham. Pewnie pingwin zrobił sobie pierwszy przystanek. Dobra, nie ma na co czekać, Robinie. Chodźmy. We'll be right back.
jasna. Zwiali. Jak to, Batmanie? Próbowałem złapać wszystkich, ale nie dałem rady. Większość z nich uciekła. Ja też niektórych złapałem, ale wszystkich nie dałem rady. Jestem strasznie zmęczony. A jutro mam jeszcze jechać na KSW z Barbarą. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Chodźmy więc do Bat Jaskini. Tam sobie odpoczniesz. Dobrze, Batmanie, chodźmy. 2 dni potem. Ciekawe, czy Tim i Barbara dobrze się bawią na tym KSW. Tim mówi, że wygra Albert King. Ja uważam, że wygra Henry Hamilton. Ja też tak uważam, pani Czubrus. No i dobrze, Alfredzie. A tak poza tym to... Bat sygnał. Cóż, Alfredzie, chodźmy więc do Bat Jaskini. Dobrze, że jesteś. Cześć, Jim. Co się stało? Czytasz gazety? Tak, czytam. A co? Cholera. Ktoś znowu wystawił nagrodę za moją głowę. Cholera jasna. Uważam, że mógłby zrobić to pingwin, ponieważ rok temu próbował zrobić dokładnie to samo. Nie jestem przekonany do tego, żeby pingwin od razu po wyjściu z Arkham próbował cię zabić. Nawet Joker tak nie robi. Bat... Tym razem, przyjacielu, wolę, aby instynkt cię zawiódł. Zapomniałem jeszcze sprawdzić ten dom. Właściciela akurat nie ma, więc mogę wszystko obejrzeć. Być może nie był pod wpływem szoku i pingwin naprawdę go okradł. Pójdę zobaczyć kamery. Cholera jasna. A więc to wszystko prawda. Pingwin naprawdę próbował to zrobić. Szybko muszę pobrać nagranie i zdobędę jakiś dowód na pingwina. Cholera. Deadshot! O, witaj, Batmanie. Liczyłem, że tu będziesz, wiesz? Próbujesz zgarnąć nagrodę? Oczywiście, Batmanie. Poza zabicie cię, pingwin wystawił wystrzałową nagrodę. Rok temu zrobił to samo, lecz tym razem wystawił tak dobrą, że nie mogłem z niej nie skorzystać. Dobra, nagrałem kawałek. Być może to będzie jakiś dowód na to, że to wszystko sprawka pingwina. Pani Czubrus, komisarz Gordon właśnie mi napisał, że na metrze Gotham jest jakiś handel narkotykami. Jak to? Handel narkotykami? Oczywiście, pani Czubrus. Właśnie dostałem informację od komisarza. Dobrze, Alfredzie, już tam idę. Electrocutioner. O, witaj, Batmanie. Liczyłem, że wpadniesz, wiesz? A co to, handel narkotykami? Nie słyszałeś o tej nagrodzie, którą wystawił pingwin? O, oczywiście słyszałem. I właśnie ten handel to była tylko taka zasadzka na ciebie. Tak naprawdę to jestem tu po to, żeby cię zabić. Poza twoją głowę jest błyskawiczna nagroda. Wygląda na to, że zabawa skończyła się, zanim się zaczęła. Ja się w nic nie bawię, Slay. Jak tam? Zabiłeś już Batmana? Wiem, kim jest Batman.
O, to świetnie. Powiedz szybko, to sam go zabiję. Powiem ci, kim jest, za obiecaną nagrodę. W takim razie chodź do Iceberlang. Zapłacę ci znacznie więcej niż miałem. A Batman odejdzie z Gotham raz na zawsze. Nie bądź taki pewny siebie. Paniczu Bruce, skontaktowałem się z paniczem Timem, tak jak pan prosił. To dobrze, Alfredzie. Uważaj! O tak, nareszcie, po tylu latach w końcu cię zabiję, Batmanie. Wiesz co? Zdradzę ci mały sekrecik. W moim muzeum mam dwie gablotki. Jedną na Batmana, a drugą na Bruce'a Wayne'a. Zabawna sprawa. Wiesz, odkąd dysponuję już tak ogromnymi pieniędzmi, postanowiłem sobie sprawić mały prezencik. Szpikulec tej parasolki jest zrobiony z tytanu i ostry jak brzytwa. Jak myślisz, przebijeć to skrzydełka nietoperzu? Zaraz się przekonamy, Kobelpot. Do zobaczenia w piekle, pingwin. Już jestem, Bruce. Co tu się stało? No właśnie. Alfredzie, wytłumaczysz mi to? Naprawdę. Wybacz mi, paniczu Bruce. Lecz nie dałem już rady. Pańskie życie było zagrożone, a nie mogę cię stracić, tak jak straciłem Tomasa i Martę. Rozumiem, Alfredzie. Nie martw się. Policja na pewno będzie wiedziała, że zrobiliśmy to w samoobronie. A teraz zgłośmy to policji i idźmy odpocząć. Oswald Cobblepot, aka Pingwin, zabity przez kamerdynera Bruce'a Wayne'a Alfreda Pennywortha w samoobronie. A to zabawny żarcik. Pingwin wczoraj mówił, że zabije Gacka, a nawet nie dał rady zabić bogatego frajera. Wersja polska, master film na zlecenie Warner Bros. Reżyser Krzysztof Kołbasiuk, dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Renata Gontarz, montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Radosław Pozura, Marcin Hycner, Stefan Knota, Aleksander Mikołajczak, Mirosław Guzowski, Janusz Łagodziński, Jacek Kopczyński i inni.